Hejka! Drugi dzień na naszym obozie. My już wstaliśmy, była zaprawa poranna, zjedliśmy śniadanie. I właśnie przygotowujemy się do uroczystego apelu rozpoczynającego nasz obóz. Także lecimy się przeprawić w mundury. Naszym pierwszym apelu, a teraz podążamy na amfiteatr, gdzie za chwilę odbędzie się wprowadzenie do fabuły tegorocznego obozu, a za mną są aktorzy. A teraz Ewelina, czyli nasz tegoroczny programowiec, i Kalina opowiedzą nam o obozowej fabule. W tym roku fabułą są bajki, czyli znaleźliśmy się za ekranem, ponieważ nasz autobus wjechał w magiczny portal i codziennie będziemy musieli przenosić się z bajki do bajki i szukać części bajku, żeby wyskoczyć stąd. I to jest wprowadzenie do naszej fabuły. Tak, a w tym momencie mamy ostre przygotowywania do naszego przedstawienia i po prostu damy z siebie wszystko. Teraz nasi uczestnicy tworzą swoje totemy namiotowe. Jest już późne popołudnie, a my odpoczęliśmy po pysznym obiedzie i teraz ruszamy na Neptunalia. Neptunalia to chrzest obozowy, który jest organizowany co roku na każdym obozie dla osób, które po raz pierwszy przyjechały do Karwi. Podczas Neptunalii harcerze zmierzą się z wieloma trudnymi zadaniami i już oficjalnie zostaną przyjęci do naszej obozowej rodziny. U Kamila. Kamil, powiedz, co się robi na twoim punkcie? U mnie jest tor przeszkód. Przechodzi się podinkami, nadinkami, przeszkodami. No ogólnie tutaj przyrody nie niszczymy, ale no bawimy się bardzo dobrze. Chodziłem po lesie i skończyłem na plaży. A jak dostałeś na imię? Neptun. Neptun to chyba cię mianował. No, tam jest Neptun i to jest tam perełka. Ja słyszałam, że miała perełka. A ostatnim punktem dnia dzisiejszego będą tańce integracyjne. Znaczy nie do końca. Co jeszcze? Musisz ubrać buty. Po co? No bo jakby... A nie, mów nikomu, proszę. No dobra, no, nie będę. Ewakuacja będzie. Serio? No to poważnie, no przeciwpożarowa taka. Wiesz, pali się, to my uciekamy. To przecieki masz, kurczę. No przecieki jakby chyba zacznę je sprzedawać tutaj. No, za potężną sumę pieniędzy. Jakby się ktoś chciał dowiedzieć, kiedy będzie alarm, to jestem w zielonym namiocie, jak coś.